Halo, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku OTR, nie na moim kanale, godzina 16, środa, więc witajcie bardzo serdecznie. No i cóż, dzisiaj sobie zrobimy quizik od mojego widza, mianowicie Powodzenia 1, to jest chyba jego nick. Całkiem fajny nick, jak od widza. Tak czy siak sobie zrobimy quiz na Discordzie, sprawdziłem sobie tylko pierwszą odpowiedź, jak to działa, tutaj mamy pytania, w spoilerach mamy odpowiedzi. No i po prostu tych pytań trochę jest, tak wam tutaj tylko pokażę, żeby nie spoilerować za bardzo. No i polecimy, jeżeli wam się to podoba, to fajnie. Raczej robimy to ostatni raz, bo nie sądzę, żeby miało to być tak wyczerpującym, fajnym contentem, żebyście to oglądali co tydzień. Ale zaczynajmy. Pierwsze pytanie, zdejmę sobie jeszcze tylko słuchawkę, żeby troszeczkę ciszej mówić. Oskar, z racji, że wiem, ile wiesz o tej grze, zrobiłem quiz dostosowany pod twoją wiedzę. O, chyba będą pytania w stylu, co dropi z herszta, czy Derengil, czy może Patagur. Powodzenia i baw się dobrze. Dobra, no i mamy pierwsze pytanie i to jest pytanie, ile pierścionków daje komandor Utoru. I już sobie znalazłem odpowiedź, bo chciałem zobaczyć, jak to działa, więc po prostu daję 3, Balast, Nid i Navigon. I lecimy dalej. Garnek to inaczej, jest to pytanie. Garnek to inaczej naczynie służące do robienia zupy lub też Gardhill. Bardzo dobrze, proszę bardzo, pierwsze pytanie, jestem królem gry. Powiększam trochę kamerę. Myślę, że możemy sobie trochę powiększyć, bo tu się nic ciekawego nie dzieje. I taka kamera dosyć duża może być i chyba nie będzie za bardzo przeszkadzać, tak mi się przynajmniej wydaje. Pytanie drugie. Karatris daje różne resy. Ile daje ich łącznie? Jakby co tych pytań nie czytałem, tak żeby nie było, nie? Nie przygotowałem się, więc lecę teraz tak na żywca. Karatris daje reski. Daje 40 na uroki, 40 na zimno, 40 na energię, 40 na ogień. To już daje 160. I chyba więcej odporności w terenie nie ma, kamera mi miga. 160, tak jest moja odpowiedź. Dobrze, easy, łatwo. Jak nazywa się quest towarzyszący instancji ropuchy? Rekord rozpaczy. Kurde, kozak, lecimy dalej. Z jakiego bossa dropi smuga? Nie mam żadnego pojęcia, chyba V2, ale pewien nie jestem. Odpowiedź miała to V2. Nie zatrzymujemy się, po prostu lecimy. Konstrukt V2, pięknie, bardzo dobrze. Takie quizy, w ogóle jeżeli byście chcieli jakieś quiz dla mnie wykonać, żebym na przykład go wykonał na streamie, czy coś w tym stylu, to spoko wycie podsyłać, nie? Jakby nie wydaje mi się, żeby to był tak bardzo interesujący content na odcinki, natomiast na streamy chyba całkiem spoko zabawa to mogłaby być. Żeby też się pośmiać, też na żywo jest trochę inna atmosfera, bo jest większy stres, no nieważne. Ile setów można pozyskać z Amorfy? Jeden albo dwa, na pewno okoły snu, ale czy jakiś inny? Set Refa raczej nie, set Pinari raczej nie. Czy można Alakaja? Alakaja też raczej nie, bo tylko z tych plażowych leci Alakaja, więc powiem, że jeden jest to okowy snu. Dwa, resztki Refa, dobra. Tak coś chciałem, że refa też można dropnąć, ale no, zaryzykowałem, niestety nie udało mi się. Ile jest profesji w grze? Profesji jest 7, banał. Dobra, łatwiutko. Osoba, u której może zrobić tresurę peta, to... No oczywiście Treser Pit, zapraszam was bardzo serdecznie, mordeczki, jeżeli nie widzieliście mojego poradnika na temat tresury u peta, możecie sobie go znaleźć tutaj. No oczywiście Treser Peter. Dobra, jak się nazywa epik dla rycerza? No bardzo trudne, nazywa się Alenor. Jakby co, podobno te pytania rosną w skali trudności, tak swoją drogą, tego wam nie powiedziałem, że one robią się coraz trudniejsze, ale zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Pierwszy boss w grze, chyba to będzie Lugus. Nie zgadłem. Dobra, rzeczywiście herz, no wiadomo. Jaki utorczyk zabił Desmonda w fabule? O kurde, bele, będzie imię tego utorczyka. O, no był taki gościu. Był taki gościu, miał chyba nawet skin Trevena, tak mi się wydaje. Natomiast jak on się nazywał? Nie przypomnę sobie chyba. Chyba sobie nie przypomnę. Jakby ciężko jest sobie przypomnieć coś, czego się nie wie. Więc nie wiem, powiem, że osoba, która zabiła naszego ojca. Warhal, o kurde, faktycznie, rzeczywiście, było takie coś, dobra. I to były pytania podstawowe łatwiutkie. Teraz sobie lecimy do pytań trudniejszych. Tak spoglądam cały czas podgląd, jakbyście pytali, tak robię to odruchowo. Z ilu przeciwników, bossów, czempów i TP możemy zdobyć radę dla peta? Ja pierdykam, ale to będzie trudne, o matko boska. No dobra, to jest tak, duch zimna, to na pewno jako pierwszy. Jezu, ale to jest za trudne, to jest ile liczenia to jest w ogóle, modliszka na pewno po raz drugi. Obserwator, wymaruj osadzie daje, to jest po raz trzeci, to już mamy 3. Ale co jeszcze? Ten z tej instancji takiej, co się pojawia raz w miesiącu chyba, Mortus, tego można też dropnąć. To masz 4. Czy to jest moja odpowiedź? Raczej nie. Z konstrukta dropią, z konstrukta to jest 5, bo mi kiedyś dropło. Chyba klejnot wydropił mi, czy jakoś tak. Bibliotekarz to jest 6. Mamy szósteczkę i czy coś jeszcze? Duchy chyba tylko jeden. Powiem, że 6. Czempów. Chyba szczępów żadnych więcej nie ma. Dobra, powiem, że 6.
Z 7. Mortus, Modliszka, Konstrukt, Geomorf. Zresztą z Geomorfa lecą. O kurde, bele, tego nie wiedziałem. Duch Zimny, Obserwator, Bibliotekarz. Dobra, czyli jeszcze Geomorf. Okej, okay, no to byłem blisko. Ile jest setów w całej grze? Boże święty, jest do zliczenia. Masz 7 na 50, 7 na setny to masz 14 setów. Masz teraz tak, wszystkie Alakaje, czyli to jest ten pierwszy, nie pamiętam jak to się nazywa. Jakaś to ma nazwę. Te Alakaje, masz Okowy Snu, to jest drugi. Masz Pinari, to jest trzeci. Masz Refa, to jest czwarty. To są cztery. Czy jeszcze tam jest? Refa, Pinari, Okowy, Alakaja. Przebranie Ludobójcy chyba jeszcze było? Ale nie wiem, czy Przebranie Ludobójcy to jest sedna jakąś klasa, ale chyba nie, więc to powiem, że to jest jeszcze to. To masz 5 plus 14, czyli 19 jest setów w grze, na to wychodzi. Coś szczerze, może być 20, żeby tak było okrągło. 19, okej, okay, super, wow. Bardzo dobrze, okej. Okay. Set Zasłona Śmierci jest dla jakiej profesji? Jest to set dla voodoo. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie klasy mają bardzo fajne nazwy. Takie troszeczkę na setny level oczywiście. Mają nazwy złożone z jakichś fajnych nazw pod profesję. Na przykład tu jest Zasłona Śmierci, a na przykład pod Shida są wszystkie czakry. Co jest bardzo fajne. I to jest voodoo. Dokładnie. To wiedziałem, to w ogóle na bank bez pytania. U kogo wytwarza się mniejsze plecze siły? Serce pytania, Len i Limited. No to tak. U Lady w szpitalu, czego ona tam ma? W porcie jest Leila, u niej wytwarzać jakąś inną flaszę chyba. W szpitalu wytwarza się flaszę życia. No i co dalej? No to jest to pytanie. U Leili chyba są jakieś składniki, więc to by odpadało. Serce Brytana, Lenin i Mimetyt. U kogo jeszcze można wytwarzać małe flasze? Murag? Muraga? Może? Nie, chyba nie. Jakieś takie mniejsze mobki. Takie NPC, takie Strentis najlepiej. Limited może być na przykład z Tizeminem połączony, tym takim kowalem co siedzi sobie, znaczy tym Coldem w sumie co siedzi pod jamą. On coś wytwarza, on chyba wytwarza inhibitor, więc to odpada. O, mamy też Amniemal. Dobra, jakbym miał strzelać, to bym powiedział, że to będzie Layla. Chociaż no, Layla mi kompletnie nie pasuje. Powiem, że Layla, ale tak z braku laku. Cold Tizemin, kurde bele, abym zgadł. Dobra, mamy Tizemina. Wow, myślę, że on też wytwarza tylko i wyłącznie inhibitor. No ale dobra, nieważne. Ile HP ma Duch Zimna? 12 tysięcy. Bingo, nawet bez myślenia. Od którego levela można założyć Batagur? Od levelu 8.5 chyba, albo 9.0. 8.5 albo 9.0, chyba 9.0. 90, bo na evencie walentynkowym musiałem 9.0 wbić, żeby sobie Batagur założyć, więc to jest 9.0. Od 85. Boże święty, jest najgorszy barbarzyńca świata. Dobrze, że już tą klasą w postaci nie gram, tylko rycerz. Z czego dropi peleryna nadzieja pokoleń? Co mi to mówi? Coś mi to mówi, to już się kiedyś pojawiło w quizach. Chyba nawet w tym odcinku, który nagrałem, mi się nie wrzucił. I to jest chyba Ivravul. Chyba to będzie Ivravul, ale pewności nie mam. Konstrukt raczej odpada, powiem, że Ivravul. Bingo, dobra. Ile procent wartości rara kosztuje naprawa? 60? 60% chyba. Tak mi się wydaje, ale nigdy nie wiem. To jest podstawowe pytanie z Taerna, nie? Ale nigdy nie pamiętam. Powiem, że 60. 80. A, jestem badziewny. Przy przetapianiu rara, ile procent do esencji dodaje inhibitor? Przy przetapianiu rara, ile procent do esencji dodaje inhibitor? No i teraz tak, to zależy. Bo mają to chyba teraz zmienić. Ej, procent. Ej, nie mam pojęcia, guys. Bez kitu. Powiem, że 20. Powiem, że 20%. 30. Kurde, nie wiedziałem. Kompletnie nie wiedziałem tego. Dobra, no i to wszystko. Wszystko rozwiązane, trochę krótki ten odcinek wyszedł. No ale tak to wyszło. Dziękuję bardzo za podesłanie oczywiście tego quizu, jeszcze zapraszam was teraz do losowania na item, czyli 3 martumale w tym tygodniu do wygrania. Zapomniałem to w zeszłym tygodniu zrobić przy opisie patcha tak swoją drogą, więc tak to wygląda. Do zobaczenia, siema, siema, pa, pa. Cześć, mam, że się podobało, zostawcie kciuka w górę i bijcie na Instagrama, bo trochę tam się zaczynam udzielać, bardzo powoli, ale zaczynam. Siema!